Żołnierze odchodzili, żołnierze przychodzą i chciałbym powiedzieć i podkreślić jeszcze jedno. Siły Zbrojne, Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych jest przygotowane do podejmowania nowych wyzwań. Tempo realizacji zadań nie spowalnia, a powiedziałbym wprost przeciwnie, to nabiera dopiero rozmachu. To widzimy przy dyslokacji sił amerykańskich, widzimy przy zaangażowaniu w ćwiczeniach narodowych, międzynarodowych. Kadra jest przygotowana do obejmowania kolejnych stanowisk. My mamy żołnierzy dziś wspaniałych, wykształconych na uczelniach w kraju, na uczelniach za granicą, w zależności od stopnia stanowiska, przygotowanych do objęcia kolejnych stanowisk. Ja z reguły należę do optymistów i trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy podjąłbym się dowodzenia siłami zbrojnymi podległymi Dowódcy Generalnemu Rodzaju Sił Zbrojnych bez wiary w to, że te zadania zostaną wykonane. Nie widzimy gdzieś przerwania ciągłości dowodzenia, nie widzimy sytuacji takiej, że nie zostają wykonane zadania, a wprost przeciwnie, tych zadań nam nie ubywa, a przybywa. Tego doświadczenia wypływają chociażby z tego, co dzieje się u nas w kraju. Myślę tutaj o dyslokacji kolejnych grup wojsk sojuszniczych, myślę tutaj o prowadzonych ćwiczeniach, nie tylko narodowych, ale i również w układzie koalicyjnym, sojuszniczym. Myślę o podejmowaniu nowych wyzwań, myślę o realizacji zadań w ramach misji pokojowych, misji stabilizacyjnych, co mamy miejsce i jesteśmy świadkami. Ja myślę, że każda reforma ma za zadanie eliminować jakieś wady, które stwierdzono w trakcie poprzedniego układu. Myślę tutaj o systemie dowodzenia i kierowania. Wydaje mi się, że zbyt wcześnie i nie do mnie należy ocena, ale przede wszystkim wyniki strategicznego przeglądu obronnego dadzą odpowiedź na te pytania, które zostały tutaj ujęte. A przede wszystkim strategiczny przegląd obronny określi, w jakim kierunku powinniśmy pójść. My widzimy te jako wojskowi zarówno wady, jak i zalety funkcjonującego systemu. Natomiast nie chciałbym się tutaj odnosić. Poczekajmy na wyniki przeglądu. W sercu każdego żołnierza drzemie chęć awansu. I każda taka inicjatywa, każda taka działalność, która służy rozwojowi żołnierza i umożliwia mu awans, zostaje przyjęta z entuzjazmem. To naprawdę potężny krok do przodu. Wydaje mi się, że tutaj najlepiej spytać o to żołnierzy. Na pewno każdy odpowie z zadowoleniem, że tak, spełniły się wreszcie jego oczekiwania. Ja nie powiedziałbym, że to jest najważniejsze, bo przed nami szereg różnych zadań i tutaj nie byłbym sobą, gdybym nie podkreślił wysiłku żołnierzy przebywających na misjach. To jest przede wszystkim narażanie życia, zdrowia i przede wszystkim zrealizowanie swoich zadań. Myślę tutaj o komponencie sił zadaniowych, który jest w Kuwejcie, w Afganistanie, w Bośni, Hercegowinie, w Kosowie, w szeregu innych miejscach, może mniej licznych, ale gdzie polski żołnierz jest obecny. Chciałbym powiedzieć, oprócz tego, to dyslokacja, oprócz tego, tej dyslokacji wojsk amerykańskich na terenie Polski, to rzeczywiście Dragon będzie tym ćwiczeniem, które będzie najwięcej angażowało naszych sojuszników, państw, które zgłoszą deklarację, bo ciągle jeszcze nie mamy wszystkich potwierdzeń. Natomiast to ćwiczenie ma również dowieść jedno, że jesteśmy zdolni do realizacji wykonania określonych zadań. Mi się wydaje, że w tym miejscu za wcześnie mówić. To kilka tysięcy żołnierzy, to wszystkie poligony, to pokazanie do tego, do czego jest przeznaczone wojsko i zaprezentowanie naszej gotowości do realizacji powierzonych zadań. Ja chciałbym powiedzieć, że ten proces dyslokacji sił Armed Brigade Combat Team, co miało miejsce na początku tego roku, to już jest proces może nie zakończony, ale proces, który trwa i powiem szczerze, możemy tutaj powiedzieć, że został zrealizowany z powodzeniem. Ta obecność wojsk amerykańskich ma pokazać determinację sojuszu i ma być elementem odstraszania. Nie jest to żadna agresja wobec któregokolwiek z państw. Jest to przede wszystkim zademonstrowanie gotowości
do obrony naszej suwerenności. Jest to wzmocnienie nie tylko polskiej obronności, ale i również pokazanie całemu światu, że sojusz jest razem, że również strona amerykańska ma tutaj dość duży wpływ, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na całym świecie. Natomiast przechodząc do batalionowej grupy bojowej, ten proces mamy przed sobą. To, co będzie się odbywało w przeciągu kilku następnych dni, to jest przede wszystkim dyslokacja kolejnych wojsk sojuszu. Myślę tutaj o poligonie Ożyskim i miejscowościach, które będą gościły stronę amerykańską. To również demonstracja gotowości sojuszu do realizacji wspólnych zadań i gotowości do tego, co zawsze, do czego powinno być przeznaczone wojsko.